Właśnie znaleźli się na wiadukcie bez dojazdu, który jest w Ursusie, a tu jak widzicie, dojazd już się pojawia. Nowa pochylnia powstaje. Jak wygląda ta inwestycja teraz we wrześniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tom Zonosz i zapraszam teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj z warszawskiego Ursusa, gdzie za przystankiem Ursus Niedźwiadek powstaje, a właściwie znajduje się od dawna wiadukt bez dojazdu WD64, który od 11 lat właśnie w tym miejscu stoi i cały czas żaden samochód na niego nie wjechał. Nie wjechał, no bo nie było jak do niego wjechać, bo pochylnia po prostu do niego nie powstała, ani od strony Piastowa, ani od strony Warszawy. Ale teraz to się zmienia, bo jak widzicie, pochylnia właśnie od strony warszawskiej powstaje, a od drugiej strony na razie dalej cichosza. Co prawda inwestycja od strony Ursusa de facto ma się zakończyć na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy, tak aby na spokojnie on był już właściwie gotowy na koniec 2024 roku, o tyle od drugiej strony cały czas jeszcze nie było właściwie większego przetargu i faktycznie wyników, jeżeli chodzi o realizację tejże inwestycji. Więc dojazdu na razie nie ma i najprawdopodobniej 12 urodziny jeszcze będziemy wchodzili na tej inwestycji. Natomiast jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o zaawansowanie tej inwestycji i co tu będzie budowane? Budowany, a właściwie potrzebny element, który nie został zrealizowany w ramach budowy obwodnicy Warszawy w tym miejscu, jest to oczywiście budowa dojazdów do wiaduktu, który powstał w tym miejscu nad linią kolejową. Wiadukt będzie mieć, tak jak w tym miejscu widzicie, po jednym pasie w każdym kierunku wraz z chodnikiem i drogą rowerową, która jest przyciśnięta do samej drogi szybkiego ruchu. Tak samo będzie na pochylniach, będzie chodnik, będą pasy w każdym kierunku, będzie duży nowy nasyp i w nowym przebiegu droga rowerowa. Tu po stronie z kolei Piastowskiej w tym miejscu i jeszcze trochę trzeba zająć działek prywatnych w tym miejscu, aby po prostu można było zrealizować wszystkie drogi dojazdowe w ramach tej całej inwestycji. Budowa miała się rozpoczynać wiele razy, ale w związku z tym, że gwarancje, innego typu elementy, trwałość kontraktu i tak dalej nie mogły po prostu całkowicie być realizowane w tym miejscu, bo po prostu jeżeli coś ma gwarancję, no to się nie będzie tego wszystkiego psuło, żeby po prostu stracić gwarancję na starą inwestycję. Ja tego też w tym miejscu ten wiadukt cały czas jest i czekał formalności, później były realizowane porozumienia pomiędzy Piastowem, pomiędzy Warszawą, próba znalezienia finansowania, projekty, ustalenia, uzgodnienia, bo to jest się znajduje na terenie Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o tereny, no bo to jest faktycznie na części obwodnicy, to było realizowane z GDAK-ą, dogadania, jeżeli chodzi o PKP PLK w tym miejscu, bo to znajduje się bardzo blisko samej linii kolejowej, po prostu trzeba zrealizować inwestycje na samych przyczółkach wiaduktu po jednej, po drugiej stronie. Wraz oczywiście z przyłączami gazowymi w bliskim sąsiedztwie sieci wysokiego napięcia, która w tym miejscu się znajduje, to jest nadpowietrzna w tej lokalizacji. No, w skrócie, tych elementów, które tutaj musiały być zrealizowane, jeżeli chodzi o ustalenia, było dosyć dużo, ale najtrudniejszy jest zawsze jeden i ten sam. Dogadanie się dwóch miejsc, jeżeli chodzi o gminy i samorządy. No i to udało się zrobić w porozumieniu, niemniej strona Piastowska cały czas jest niedalizowana. Patrząc tutaj z bliska, możemy zacząć faktycznie sam nowy nasyp nowej konstrukcji jest już właściwie całkowicie gotowy. Droga rowerowa się urywa, co prawda w tym miejscu, jak widzicie po lewej stronie, ale dalej da się jeszcze jakoś w miarę przejechać. Sam nasyp się kończy, jest już prawie całkowicie wyrównany. Pewnie jakby to byście już teraz tam podeszli, jechali, to cała konstrukcja już zjazdowa jest gotowa, bo to są ujęcia sprzed tygodnia. Niemniej, jak widzicie, jest to już właściwie całkowicie tutaj gotowe do samego ronda, które zostało wybudowane jakiś już dłuższy czas temu w tym miejscu i w ramach niego oczywiście przewidywano, że faktycznie kiedyś jednak powstanie ten wyjazd z tego ronda w kierunku nowego wiaduktu i kawałek drogi z zakrętem i ze zjazdem właśnie z nowego ronda powstał, z tym, że sam dojazd oczywiście wtedy jeszcze nie został zrealizowany. Ciekawym elementem, jeżeli chodzi o tą inwestycję, to pomijając to, co jest tutaj realizowane, jeżeli chodzi o faktycznie samą część drogową i samą część pieszą, to jest ta pętla autobusowa, która się tutaj znajduje. Pętla autobusowa jest bardzo blisko
No i sama pętla też przez to oczywiście, że ten wiadukt miał powstać, miał mieć kiedyś swój właśnie dojazd, jest ograniczona, jeżeli chodzi o lokalizację, dlatego też jest podzielona na dwie części. Jest część pętli po jednej stronie i część pętli po drugiej stronie, jeżeli chodzi o po prostu zawijasy dla autobusów. Niemniej inwestycja nowa właśnie w tym miejscu, jeżeli chodzi o dojazdy, i tak się znajduje bardzo blisko samej pętli, dlatego też w tym miejscu trzeba było zrealizować ściany oporowe, na których właśnie nowa konstrukcja, nowa pochylnia i po prostu nowy nasyp w tym miejscu, który musi być wybudowany, będzie się całkowicie opierać, bo w ramach tej inwestycji nie powstają żadne nowe wiadukty, które nie zostały zrealizowane w ramach budowy obwodnicy, tylko i faktycznie po prostu powstaje nowa pochylnia w formie nasypu w tym miejscu, gdzie jak widzicie jest już zamontowane odwodnienie, jeżeli chodzi o studzienki wzdłuż całej inwestycji, i mamy mniej więcej zarysowany cały zakres tejże ulicy, to po prostu się będzie łączyć z asfaltem na samej konstrukcji wiaduktowej. Na wiadukcie, jakbyście byli ciekawi, to tak, cały czas jest oczywiście mnóstwo szkła, to się nie zmieniło w tym miejscu, cały czas tego jest całkiem tutaj dużo, chociaż w tym miejscu, gdzie tam sobie siedzę, bo właśnie w tym miejscu po lewo, na części pieszej jest trochę lepiej i tam można sobie na spokojnie przejść bez jakiejś tak dużej ilości szkła. Na asfalcie jest dużo gorzej. Tu z kolei na części piastowskiej się nic aktualnie nie dzieje. Nie było, z tego co mi wiadomo, jeszcze przetargu faktycznie na budowę, więc jeżeli nie było przetargu na budowę, to nie dało się podpisać umowy. Realizacja tamtej części będzie trwać najprawdopodobniej tyle samo, co po tej stronie, czyli wedle zapowiedzi około pół roku, tutaj by miało być 5 miesięcy, więc no to będzie oczywiście realizowane tak, że jeżeli ta inwestycja będzie podpisana właśnie w styczniu 2025, tak myślę optymistycznie, że może faktycznie na nowy rok udałoby się podpisać taką umowę, jeżeli teraz byłby ogłoszony przetarg w najbliższym czasie, no to wtedy faktycznie na wakacje, na kolejne już 12 urodziny tego wiaduktu udałoby się po prostu uruchomić tą całą konstrukcję i tu już po prostu udałoby się przejechać. Niemniej, no jest to kuriozalna sytuacja, że minęła ponad dekada i cały czas to nie jest gotowe. Jedyna sytuacja faktycznie, jakiej tutaj ten wiadukt mógłby być przejezdny już od dłuższego czasu, to po prostu było wybudowanie tych zjazdów w trakcie budowy tego wiaduktu, co jest według mnie po prostu całkowicie kuriozalną i nie do puszczenia sytuacją, gdzie po prostu powstał wiadukt bez dojazdu, pomimo tego, że można było to zrobić wszystko w ramach jednej inwestycji z Gdaką, dogadać się wtedy, pomyśleć zawczasu i myśleć zawczasu i po prostu to wszystko w tym samym momencie zrealizować. Podobnie w poprzednim filmie o tym można by właściwie powiedzieć, czyli o parku, który powstaje nad południową obwodnicą Warszawy. Tam też, tamten park można było na spokojnie zrealizować wcześniej w ramach budowy samego tunelu. Niemniej tu i tu nie było dogadania i dobrej koordynacji z Gdaką, dlatego też powstały takie elementy, które są po prostu realizowane później. Sam park oczywiście nie jest realizowany 10 lat ponad po wybudowaniu, niemniej trochę i tak czasu minęło i jest realizowane dużą ilością etapów. Tymczasem tutaj to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film z wiaduktu bez dojazdu w Ursusie się wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jakże zawsze zachęcam do zostania patronami, ja wznoszę. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jak ktoś, kolejny film z wiaduktu bez dojazdu pojawi się mniej więcej za 2 miesiące, czyli takie mamy teraz wrzesień, to najprawdopodobniej w listopadzie się tutaj pojawi ponownie, jak jakieś będzie większe zaawansowanie inwestycji. No i co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!